zdrowia, szczególnie dla sprawiedliwości społecznej w republikach bananowych, bo w republikach ziemniaczanych jej nie ma. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No tak popatrzeć, co się stało z bandziorem Jaruzelskim, który wypowiedział wojnę Polsce i Polakom, no i stanął na czele armii komunistycznej i PZPR w 81 roku, no to w 89 roku w zasadzie ustawkę zrobiono i wybrano go na prezydenta niezależnej Polski. Później rozszabrowano wszystko naokoło, także to była ustawka tysiąclecia. Także Republika Ziemniaczana jest jednak opłacalna dla komunistów. Kiedy umarł, warta honorowa stała, tam saluty odstrzeliwali i tak dalej, na Powązkach został pochowany z honorami, czyli wstyd i hańba no wstyd i hańba, można powiedzieć. No ale w Boliwii Republika Bananowa Socjalistyczna dla odmiany, no to Boliwijczyk, prezydent Evo Morales wyjechał, uciekł, wyjechał do Meksyku. No Jaruzelskiego jednak nie dało rady, żeby wyjechał ze swoimi czerwonymi świniami do Moskwy, ale Evo Morales wylądował w Meksyku i gdzie go przywitał minister spraw zagranicznych Marcelo Ebrard, no i bardzo go tak dziwacznie przywitał, no bo go tak pokłaskał w sumie po twarzy z jakąś taką sympatią, także to nie wiadomo, czy to ma pokazać jakieś homoseksualne związki, czy po prostu sympatię ministra spraw zagranicznych Meksyku dla byłego prezydenta Boliwii. No ale ten socjalista, ten południowoamerykański socjalista, no to był tyranem przez 14 lat w Boliwii. Boliwia, mały kraj, no taki sobie kraj w Ameryce Południowej. No i w zasadzie po tych 14 latach wojsko mu powiedziało, że no żeby raczej szukał zieleńszych terenów i że wojsko nie poprze go, kiedy on by chciał zrobić stan wojenny, no to powiedzieli, że najwyższy jest czas się spakować. No wojsko w Polsce akurat posłuchało Jaruzela i zrobiło stan wojenny. Demokracja nigdy nie nadeszła. 10 milionów Solidarności nic nie dało. Był oszukany Bolek, był Kiszczak, była ustawka, była oszukaństwo w Magdalence i tak dalej. No ale Evo Morales wyjechał do tego Meksyku i Meksykanie teraz mówią, no, że on w zasadzie to jest ofiarą przewrotu politycznego i że jest pokrzywdzonym. No ale to mało kto wie, że Morales to jest w zasadzie szefem narkomanów. No nie tyle narkomanów, to co producentów narkotyków. No nie każdy producent narkotyków jest narkomanem, no i nie każdy narkoman jest producentem narkotyków, no ale w Boliwii się robi ciężką forsę na produkcję koki, czyli tej kokainy, no bo to jest taka tradycyjna w zasadzie używka. Oni te liście koki żują, nawet na jednym z jakimś takich filmów, tym Indiana Jones było, kiedy tam oni uciekali, no to gryźli właśnie te liście koki, bo to dawało im kopa. Także przez setki czy tysiące lat oni wiedzieli, że można sobie pożuć te liście i to dawało im kopa. No a później się zorientowali w czasach nowocześniejszych, jak wyciskać tą kokainę z tych liści. No i to jest bardzo, bardzo mocny narkotyk, odurzający, podniecający i w zasadzie ludzie szukają tej używki. No i to są ciężkie pieniądze. No i co z tymi pieniędzmi się dzieje? No dzieje się to, że jak Morales dostał się do polityki, no to zaczął ścigać. No chodzi o forsy, tak? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i ten
w tych dżunglach Amazonii, to wyścigał szczególnie tych tambylców, tych Indian, którzy tam mieszkają, przepraszam, żeby właśnie robić nowe plantacje koki. Ten prezydent meksykański Andrés Manuel López Obrador no jest w zasadzie po stronie Moralesa i chciałby pokazywać, że to jest jednak jakiś uczciwy człowiek. No a to jednak nie jest uczciwy, to jest komunista, nie jest nawet socjalistycznym demokratą, tak jak by się przedstawiało. To jest po prostu tak jak bandzior socjalistyczny, jak Hugo Chavez w Wenezueli, czy Daniel Ortega w Nikaragui, czy Jaruzelski w Polsce, tak? Po prostu dyktator trzyma za twarz jednopartyjny system, bez opozycji, bez możliwości wypowiedzi się innych, no i w zasadzie to właśnie tak to było. Morales, kiedy był wybrany, no to kiedy wszystko żarło, to żarło, ale teraz ostatnio właśnie ekonomia spowolniała, państwo czy rząd zaczął już mieć coraz mniej pieniędzy, no i w 2016 roku było referendum państwowe. Na jaki temat? No na taki temat, że każdy komunista chciałby być przy żłobie całe życie. No i było referendum, czy on może startować po raz czwarty, czyli już był 4 lata plus 4 lata plus 4 lata, to wtedy było referendum, czy on może startować po następne 4 lata. No referendum było, wyniki były takie, że ludzie, tak jak Solidarność zagłosowała 10 milionów, że nie chce PZPR, to ludzie zagłosowali, że przepraszam, że Morales czwarty raz już na prezydenta nie może być. No on powiedział, że w zasadzie to będzie startował. No i w październiku, 20 października startował tam. W sumie nikt go nie wybierał, nie został wybrany. No Jaruzelski zapewnił sobie, Jaruzelski powiedział, że on musi mieć 60% i 30% głosów może mieć opozycja. Także Jaruzelski był dużo cwańszy w Republice Ziemniaczanej niż Morales w Republice Bananowej, no bo Morales powiedział, nie wychodzę z urzędu, jestem na urzędzie. No i zaczęła się awantura i wtedy policja stanęła po stronie demonstracji, tych, którzy demonstrowali. No a później wojsko się po cichu włączyło i powiedziało, ej Morales, słuchaj, ty lepiej zrezygnuj, ty lepiej zniknij z kraju. No i facet zniknął. Jaruzelski nie zniknął. On w zasadzie pociągnął za sobą wojsko i policję, ZOMO i wszystkie te rzeczy. Także, tak jak powiedziałem już 4 razy, socjaliści w Republice Ziemniaczanej dużo lepiej się ustawiają niż w Republice Bananowej. No ale w Meksyku przedstawiają to zupełnie inaczej. A prawda jest taka, że jak Morales dostał się do władzy. No bo boliwijscy socjaliści zorientowali się, że mogą w zasadzie użyć tej, jak następowały te małe kapitalistyczne zmiany, czyli te różne szczęki, to otwarcie się na świat i ten handle i niehandle i takie małe biznesy zaczęły się tworzyć, no to oni połączyli to z poparciem takim ogólnym, no i w zasadzie wprowadzili takie marksistowską hierarchię, cały taki system hierarchii, a Morales, on się wziął stąd, że w latach 1980 Ameryka się wzięła za wojnę z narkotykami. No, Kolumbia była tam i w Boliwii te wszystkie biznesy, kartele, ci wszyscy bandziorzy produkujący kokainę
politycznej pomocy. No i wszystkie te bandziory narkotyczne potrzebowały pomocy i się zorientowali, mówią, po co my mamy biegać z karabinami jak w Nikaragui, kiedy w Boliwii możemy sobie zrobić system polityczny i politycy będą w zasadzie pilnować tego, żeby system narkotyczny działał. No i oni mieli tyle pieniędzy, że dużo było właśnie tych lokalnych Indian, którzy zawsze byli gdzieś tam, żyli na marginesie, że w zasadzie nie tylko ci, którzy hodowali tą kokainę, no że zdobyli poparcie. No i przez to, że Morales się połączył z tymi kokainistami, oni tam nazywają ich kokaleros, to ten uczeń Fidela Castro w zasadzie, można powiedzieć, właśnie odstawili broń, przestali walczyć z bronią w ręku i wzięli się po prostu, weszli do rządu. Kiedy weszli do rządu, oni zorientowali się, że wszystkie akcje polityczne i te wszystkie socjalne, społeczne ruchy i ten cały biznes narkotyczny, można to jakoś tak połączyć razem i osiągnęli dosyć pozytywne rezultaty. Boliwia zaczęła się kręcić naokoło tego. Morales był szefem, w sumie był szefem organizacji tych rolników produkujących kokainę. Wcześniej to był sekretarzem sportu właśnie w tej organizacji, no a w 1996 został właśnie szefem całej tej organizacji ludzi uprawiających kokainę. No to brzmi dosyć dziwnie, nie? To jest jak może cały kraj uprawiać kokainę. No oni mu tłumaczyli w 97 roku, no to z nocy zamarzyło mu się, że będzie startował do kongresu, no i wybrał tam. No i on tłumaczył takie normalne, podstawowe rzeczy, to co polityk tłumaczy, żeby pilnować rozwoju Boliwii, żeby Boliwia się rozwijała i żeby to wszystko szło, ale na liściach kokainy. Tak, także to była ta kokaina, to była najważniejsza rzecz. No i został jednym z kongresmenów, no ale był ciągle szefem producentów kokainy i przez następne parę lat. No i Morales ogólnie to tłumaczył, że kokaina, no to jest takie tradycyjne boliwijskie używka, no ale wiadomo, że to jednak musi gdzieś trafiać indziej, tak, bo to jednak kasa jest robiona gdzie indziej, no i kasa jest robiona jednak przez szmuglowanie do Ameryki. Najwięcej jednak w Ameryce to trafia i na rynek lokalny to ludzie mogą sobie sami nazbierać tych liści do rzucia i nie muszą mieć tej mocnej kokainy dostępu. No i te pieniądze, w zasadzie cała ta ekonomia została napędzona w ten sposób, że wszyscy byli przekupieni. Policja zaczęła ścigać właśnie tych, którzy oryginalnie prowadzili te plantacje w tych Indian w 2011 roku, bo się sprzeciwiali przeciwko państwu, że im zabierało ziemię. Później w 2016 roku był w czasie, kiedy było to referendum na temat jego wybierania po raz czwarty, no to znowu poustanawiali prawo w kongresie, czyli w tym im sejmie, że pozabierali tą
tą ziemię tym Indianom, poprzesiedlali ich, oni sami tam poprzyjeżdżali, bo było powiedziane, że będą robić autostrady. Także Morales zamienił cały kraj, w zasadzie w kraj narkotyków. Do tego stopnia to było wszystko tak atrakcyjne i to się udało, że cała w zasadzie armia wojsko w tej Boliwii się nauczyło, jak to wszystko organizować. No i to jest dziwne, że w zasadzie facet, prezydent wylądował w Meksyku, gdzie Meksyk teoretycznie walczy z mafiami narkotycznymi, no a tutaj przyjmują prezydenta całego kraju narkotycznego. Także że jest to makabryczne, jest to straszne właśnie, że tyle miliardów dolarów jest wydawanych w Ameryce na te narkotyki produkowane w takich biednych krajach jak Boliwia, w krajach, gdzie socjaliści po prostu trzymają za twarz całe społeczeństwo, a później wyjeżdżają. No, Jaruzelski nie wyjechał, Jaruzelskiemu strzelano z honorami w czasie jego pogrzebu. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Pisz, pytaj, rozsyłaj, polecaj na Facebooku, na Wykopach i do następnego codziennego filmiku.